Levi Stress to gra, która cieszyła się dużą popularnością. A z przesadzoną. Przesadzoną do tego stopnia, że z jakiejś racji została ta gra uznana za jedną z najlepszych gier w roku 2015. Niektórzy ludzie uznali tą grę za najlepszą, ponieważ byli dość naiwni, żeby nie zdawać sobie sprawy z tego, jak ta gra w rzeczywistości jest toksyczna. Ale drugie grono ludzi uznało tą grę za arcydzieło dlatego, ponieważ ta gra jest dokładnie taka jak oni. Toksyczna, siedzi szkodliwe stereotypy i promuje patologię. Przedstawia patologię jako coś dobrego. I z tego właśnie powodu tym ludziom tak się spodobało Life is Strange. Później mieliśmy Life is Strange Before the Storm, które poszło w inną stronę. Pokazało nam historię z o wiele lepszej strony. I faktycznie poruszało dramatyczne motywy, również tam faktycznie istniała szarość dla Life is Strange Before the Storm. Ale fani Life is Strange wielce tą grę skrytykowali, dlatego ponieważ w tej grze trzeba było grać Chloe. Chloe, której oni nienawidzą. Chloe, którą z automatu uznali za najgorszą postać w Life is Strange, dlatego ponieważ jest to dziewczyna, która ma swój charakter i nie jest ona grzeczną i toksyczną dziewczynką jak ich Okane Maksunia. Z tego właśnie powodu uznali Life is Strange Before the Storm za gorszą grę i nie polubili tej gry. Następnie mieliśmy Life is Strange 2. Life is Strange 2, który spokojnie z tej trylogii można uznać za najlepszy z Life is Strange. Najlepsza historia, najbardziej trudne wybory, również dobra muzyka oraz naprawdę dobrzy główni bohaterowie. Ale z jasna dobrzy główni bohaterowie dla normalnych ludzi, ponieważ dla fanów Life is Strange stało się to wielce beznadziejne postacie, których to równie zaczęli nienawidzieć, ze względu na to, że w tym Life is Strange 2 nie było jej kochanej Max. No, a następnie dostaliśmy Life is Strange Koros, ścierwo, które do tej pory uznaje za najgorszą grę, która kiedykolwiek powstała. Ścierwo, które jest tak niegrywalne, tak nudne, że pozostaje tylko zasnąć w trakcie zapoznawania się z tą grą. Główna bohaterka Aleph jest do bólu nudna. To chłopczyca, która jest adorowana przez wszystkich i uważana za perfekcyjną, cudowną osobę. Która to jest super i najlepsza. Oczywiście fani Life is Strange wielce pokochali Alex, ze względu na to, że jest taka perfekcyjna. Nie popełnia błędów jak Chloe albo jak Son. Nie jest to postacią z wadami, jest to po prostu Mary Sue kochana przez wszystkich. No i również z tego powodu, że z chłopczycą, no to fani Life is Strange się tam pokochali. Bo nie jest ona dziewczęca. No jak to dobrze wiemy, fani Life is Strange dziewczęta tych dziewczyn nienawidzą. A teraz z kolei już niebawem przyjdzie nam się zmierzyć z jeszcze gorszą grą. Z Life is Strange 4. Ale to będzie niebawem. Na chwilę obecną zamierzam omówić Life is Strange, omówić to, jak ta gra jest toksyczna. Moi drodzy, oto przedstawiam wam Life is Strange. Gra, która została bezpodstawnie uznana za jedną z najlepszych gier w roku 2015. Ale teraz tak. Dlaczego ta gra została uznana za jedną z najlepszych gier roku 2015, mimo tego, że jest to toksyczna do bólu gra, która nigdy nie powinna powstać. Ze względu na to, że w trakcie powstawania tej gry, z jasną, to wtedy jeszcze nie istniało Life is Strange Before the Storm i właściwie Life is Strange Before the Storm głównie, przedstawiło nam to, jak toksyczna jest pierwsza część Life is Strange. Biorąc pod uwagę to, jaka jest Max, jak się zachowała wobec Chloe i również samo zachowanie Max w podstawce, niejednokrotnie pokazuje to, jak ta gra pod wieloma względami jest do bólu toksyczna. Mimo to ludzie uznali Life is Strange za arcydzieło. Dlaczego? Ponieważ, po pierwsze, faktem jest to, że gdy popatrzymy na Life is Strange jak na zupełnie nową grę, to możemy tutaj faktem dostrzec pewną oryginalność na przestrzeni innych gier. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że mało kiedy jest jakaś gra, w której to sterujemy nastolatką i ona jest główną bohaterką. Jak już to takie nastolatki są głównymi bohaterkami w grach o apokalipsie zombie. Nie wiem, z jakiej racji twórcy mają fetysz odnośnie wstawienia nastolatek jako głównych bohaterek w grach o apokalipsach zombie. Szczerze mówiąc, mi się ten fetysz zbyt nie podoba, biorąc pod uwagę to, jaka jest między innymi Ellie z The Last of Us 2, ale no, tak już ogólnie jest.
A fakt faktem, że w Love is Strange głównym bohaterką jest właśnie nastolatka i ogólnie Love is Strange to seria, która miała się skupiać na problemach nastolatek. Problem tkwi w tym, że mimo tego, że na przestrzeni ogólnie innych gier jest to pomysł oryginalny, to sposób, w jaki to wszystko zostało przedstawione, świadczy tylko i wyłącznie o tym, jak ta gra jest toksyczna. Ja rozumiem, mieć jakiś oryginalny pomysł, to się naprawdę ceni, ale w momencie, gdy wy nie potraficie dobrze przedstawić tego, przedstawić ogólnie tych problemów poszczególnych, większości problemów nie potraficie dobrze przedstawić, tylko zamiast tego manipulujecie, sędzicie szkodliwe stereotypy na temat nastolatek i również wmawiacie nam, że postacie, które są złe, są dobrymi postaciami i za jakie straci powinniśmy im współczuć. Jeśli wy takie akcje robicie, to waszą grę jak najbardziej można uznać za grę toksyczną. A takie akcje w Love is Strange zdarzają się bez przerwy. Manipulacje, wmawianie nam, że złe osoby są dobre, wmawianie nam, że dobre osoby są złe. Co takiego w Love is Strange ma miejsce? I powiem tak szczerze. Mnie ta seria, mnie ta trylogia z jednej strony oburza, z drugiej strony współczuję czterem postaciom z tej trylogii. Współczuję Chloe, współczuję Rachel, współczuję Stanowi i Danielowi, że znaleźli się w takim syfie. Jak Love is Strange 2 jest dobrą grą, tak zgodzę się co do jednego z fanami Love is Strange, że jest to coś zupełnie innego niż Love is Strange 1, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Ze względu na to, że Love is Strange 2 jest zupełnie inne, to właśnie dlatego jest to dobra gra. Bo jest ona zupełnie inna niż Love is Strange 1. Pomijając Cassidy, która jest beznadziejna, Love is Strange 2 w żaden inny sposób nie jest grą toksyczną, jak Love is Strange 1 z kolei jest toksyczny pod wieloma względami. Dlatego nawet ja stwierdzam, że Love is Strange 2 fakt faktem za ciężko uznać za Love is Strange, ale na pewno jest to jedna z lepszych gier, która po prostu ma złą nazwę. Powinna się nazywać lepiej niż Love is Strange. Bo Love is Strange kojarzy się tylko i wyłącznie z toksycznością, z toksycznym zachowaniem fanów tej gry oraz również negatywnym przedstawianiem poszczególnych grup dziewczyn. Z tym właśnie kojarzy się Love is Strange. Ale dobrze, może faktycznie nadszedł czas, żebym zaczęła podawać konkretne powody, dlaczego uważam, że Love is Strange 1 jest takie toksyczne. Zacznijmy może od Chloe. Powiem tak, jak ogólnie, historia Chloe bardzo mi się podoba i właściwie można by rzec, że Chloe to jest jedyna postać, poza Sonem oraz Danielem i poza Rachel, której problemy zostały dobrze przedstawione i mogę spokojnie również powiedzieć, że Chloe, w przeciwieństwie do Max, to jest postać realistyczna. Nie jakaś dziewczynka, która to z jakiejś racji ma moce władania czasu i może sobie pierdolić czas jak chce. Tylko zamiast tego to jest realna dziewczyna. A zaraz, przesadziłem teraz tylko, bo to jest postać, ale to jest postać, która będzie istnieć również w prawdziwym życiu, ponieważ z tego, kto czy nie, jest mnóstwo takich dziewczyn jak Chloe. I niestety jest mnóstwo takich dziewczyn jak Max, gdy mówimy o charakterze. Ale właśnie, co różni Chloe i Max? Różni je to, że Chloe jest pozytywną i dobrą osobą. Tak, nie przesłyszeliście się, pani Love is Strange, jeśli to oglądacie. Chloe jest dobrą i pozytywną osobą. Dlaczego? Ponieważ Chloe po pierwsze jest prawdziwa. Chloe nie próbuje na siłę być perfekcyjną i grzeczną dziewczynką jak Maxunia. Zamiast tego wyraża ona szczerze swoje emocje, jest ona szczera, mówi ona co myśli i również zależy jej na ludziach, którzy naprawdę są dla niej bliscy. Zależy jej na Rachel, ponieważ jest to jedyna osoba w jej życiu, która naprawdę ją rozumiała i która naprawdę ją wspierała. Dlatego właśnie tak strasznie zależy jej na tym, żeby być znowu z Rachel, żeby ją odnaleźć. Jak ogólnie historia Chloe mi się podoba, tak to co mi się już z kolei nie podoba i to tutaj jak najbardziej świadczy o tym, że Love is Strange jest grą toksyczną,
To wyznanie Chloe w piątym epizodzie. Chloe na końcu gry jest właściwie przed tym finałowym wyborem, co zrobić, czy poświęcić Chloe, bądź poświęcić Arcade Bay. Wyznaje swoje winy, że czuje się źle z tym, że była zła wobec swojej matki, że była też zła wobec swojego ojczyma, że wyznaje również to, że o wiele więcej osób zasługuje na rzeczy niż ona. I naprawdę, to jest ten moment, który strasznie mnie oburzył. Ale ja nie jestem zła na Chloe za to, co to powiedziała. Ja jestem zła na twórców oraz na fanów tej gry. Ponieważ to oni ostatecznie pokierowali Chloe w taką stronę. Musicie również zdawać sobie sprawę z tego, że Labyrinth Strange to była gra epizodyczna, która na przestrzeni 2015 roku była wydawana w epizodach, więc na przykład wydając drugi epizod Labyrinth Strange, twórcy już wiedzieli, co fani Labyrinth Strange sądzą na temat Chloe. Mieli już pojęcie, jakie fani Labyrinth Strange mają zdanie na temat Chloe. I biorąc pod uwagę to, że było to zdanie niestety w wielu przypadkach negatywne, ponieważ fani Labyrinth Strange są jebnięci, mają mnie po kolei w głowie, no to postanowili zrobić z Chloe taki motyw, że ona w piątym epizodzie wyzna swoje rzekome grzechy i że zostanie ostatecznie przedstawiona jako ta postać podejście negatywna, że to rzekomo ona była nie fair wobec swojego ojcyma, wobec swojej matki. To jest gówno prawda. Biorąc pod uwagę to, że za Labyrinth Strange oraz za Labyrinth Strange Before the Storm brali się zupełnie inni twórcy, stwierdza naprawdę, że Deck Nine, mimo stworzenia Labyrinth Strange Chorus, są najmniejszym złem z tej całej trójki, ponieważ Deck Nine w Labyrinth Strange Before the Storm przedstawili prawdziwe problemy Chloe i jasno i wyraźnie przedstawili również to, że w tych konfliktach między Chloe, jej matką i ojcymem, to właśnie Chloe jest ofiarą, ponieważ to jej matka i jej ojcem byli wobec niej źli. Zachowywali się wobec niej źle. Nie okazywali jej żadnego wsparcia. Nic kompletnie. Zamiast tego ryceli na nią, krzyceli na nią i wymagali od niej tego, żeby była gwiazdą dziewczyną jak Max. To jest dobre przedstawienie tego, jak rodzice potrafią być toksyczni wobec swoich córek. Ale zrobienie z Chloe na końcu tą złą, ze rzekomo ona ma wyznać swoje grzechy i ona ma się zreformować, a nie Max, to jest po prostu jeden wielki żart i naplucie mi w twarz. Naplucie mi i każdej normalnej osobie, która podchodzi do tego tematu dojrzale i zdaje sobie sprawę z tego, że to nie rodzice Chloe są ofiarami, tylko właśnie ona jest ofiarą. Więc takie przedstawienie Chloe na końcu negatywnie, że to rzekomo ona ma wyznać swoje rzekome grzechy, a nie Max, która faktycznie zgrzeszyła i to dość sporo, to jest jedynie pokazanie tego, jak ta gra jest toksyczna. Tak, ta gra jest toksyczna. I to jest tylko i wyłącznie jeden z powodów, dlaczego ta gra jest toksyczna. Lecimy dalej, kolejny podpunkt. Szerzenie szkodliwych stereotypów. Cały wątek z Kate, jeśli chodzi o jej znęcanie, to jest jeden wielki stereotyp. I wiecie, dlaczego oni przedstawili Kate w taki sposób? Że jest casual, religijną dziewczynką, która jedyne co potrafi to czytać książki i się uczyć i się modlić do Boga, który nawet nie istnieje. I wiecie dlaczego Wiktorię, która lubi imprezować, która lubi między innymi nosić szpilki, no wiem, po kogo znajdujemy szpilki, więc jest to dowód na to, że ona w nich chodzi, mimo tego, że oczywiście w grze nigdy jej nie widzimy na szpilkach, no ale to jest inna sprawa. Bądź co bądź. Dlaczego Wiktoria jest przedstawiona negatywnie, a Kate jest zrobiona ofiara? Dlatego, ponieważ twórcy tej gry nienawidzą nastolatek, które są dziewczęce. To jest wręcz pewne, że każdy z nich, gdyby był ojcem, to wręcz zmusałby swą córkę do tego, żeby się ubierała jak Max. Gdyby na przykład
córka jednego z tych twórców, gdyby ona sobie chciała kupić szpilki. Ma 16 lat, więc mogłaby chodzić na szpilkach. Co to jest za problem? Myślicie, że twórca Love is Strange by jej na to pozwolił? Nie, pierdoliby jej zamanosić trampki, bo on jej tak kazał i również zmusiłby ją do tego, żeby się zachowywała jak Max. Dlaczego? Ponieważ fani tej toksycznej gry i tak samo twórcy tej toksycznej gry, oni odsuwają jakąś chorą nienawiść wobec nastolatek, które są dziewczęce. Jeśli się mylę, to niech mi ktoś wymieni przynajmniej jedną nastolatkę w tej grze, która jest dziewczęca i nie jest w jakikolwiek sposób przedstawiona negatywnie, albo też nie jest uśmiercona. Jak Rachel. Proszę mi taką nastolatkę wymienić. No nie ma takiej nastolatki. Victoria, Taylor oraz Courtney są przedstawione negatywnie, ponieważ znęcają się nad tą biedną Kejtunią. Dana, fakt faktem, mimo tego, że jest dziewczęca, jest też przedstawiona negatywnie. Dlaczego? Ponieważ zaszła ona w ciążę w młodym wieku. Wiadomo, że poroniła, ale w dalszym ciągu była ona w ciąży w młodym wieku, a to jest tak zwane przedstawianie nastolatki jako idiotki. To jest robienie z nastolatek idiotek. To jest przedstawianie dziewczęcych dziewczyn jako idiotki. Rozumiecie? Idiotki! A Juliet jest też przedstawiona jako idiotka, ponieważ potrafi się ona tak łatwo pogodzić z Dejną. I tak łatwo daje się zmanipulować przez Wiktorię. To jest nic innego jak przedstawianie dziewczęcych dziewczyn negatywnie. I zwróćcie uwagę na to, że oni przedstawiali dziewczęce dziewczyny negatywnie, a w Love is Strange nie ma ani jednej nastolatki, która jest chłopcycą i jest przedstawiona negatywnie. Fakt faktem, jest jedna chłopcyca, która w Love is Strange jest przedstawiona negatywnie. Co za ironia, że jest to chłopcyca z Love is Strange 2. Kolejny dowód na to, że Love is Strange 2 jest najlepszą coś Love is Strange. Mam tutaj osobiście na myśli Madison, która pod koniec piątego epizodu chciała zabić Sona. Ona jest chłopcycą. Jest ona jak najbardziej przedstawiona negatywnie. Ale każda nastolatka, która jest chłopcycą, w Love is Strange jest przedstawiona pozytywnie. Że to jest rzekomo dobra osoba, że to jest fajna dziewczyna, wobec której powinniśmy czuć sympatię. Cassidy, Hannah, Steph, Alex. Każda z nich jest przedstawiona jako ta rzekomo dobra osoba, wobec której powinniśmy czuć sympatię, które to rzekomo powinniśmy lubić. Gdy w przypadku dziewczęcych dziewczyn, jak mówiłam, albo są przedstawiane negatywnie, w tym sensie są wredne, albo są one przedstawiane jako idiotki. I również są one ewentualnie uśmiercane, jak to było w przypadku Rachel. Rachel nie była przedstawiona negatywnie, choć oczywiście wiadomo, że fani Love is Strange znaleźli sobie absurdalne powody, żeby jej nienawidzieć, ale fakt faktem, że nie była ona przedstawiona negatywnie, ale została ona uśmiercona. Dlaczego? Ponieważ twórcy tej gry nienawidzą nastolatek, które są dziewczęce. Gardzą oni każdą nastolatką, która chciałaby być modelką, która chciałaby się zajmować sztuką, która chciałaby zostać tak między innymi tancerką. Oni takimi nastolatkami gardzą. Oni najchętniej każdą nastolatkę zagoniliby do książek, żeby ta się uczyła 24 godziny na dobę i żeby tylko i wyłącznie to robiła ze swoim życiem. No i też, żeby oczywiście w ogóle nie dbało o swój wygląd, żeby się też ubierała jak Max. Właśnie takie podejście twórcy tej toksycznej gry mają wobec nastolatek. I to jest naprawdę obrzydliwe. To jest obrzydliwe. I takie przedstawianie dziewczyn, nastolatek, które są dziewczęce, jako te wielce złe i negatywne, a z kolei robienie z dziewczyn religijnych i skazu, ale dziewczynek jak Max ofiar, to jest po prostu jedno wielkie, szkodliwe sezenie stereotypów. Tym bardziej, że z logicznego punktu widzenia Max i Kate wcale nie są dobrymi osobami. Kate jest egoistką, manipulantką, która chciała pójść się zabić tylko dlatego, bo Wiktoria się nad nią znęcała i to właściwie jest jedyny powód.
nie widzieliśmy tego, żeby w jakikolwiek sposób na przykład Juliet albo Dana znęcały się nad Kate. To robiła tylko i wyłącznie Victoria, no i Terror, ale Victoria akurat ją zmusała do tego. Ale ona i tak posła się zabić. Nie obchodziło jej to, co pomyślą jej młode siostry, gdy dowiedzą się o tym, że ona nie żyje. Nie obchodziło jej to, co pomyśli jej ojciec. Ona miała w dupie swojej siostry i miała w dupie swojego ojca, któremu na niej zależało. I pytam się, co to jest, jak nie bycie egoistką. Kolejna kwestia. Kate jest manipulantką, ponieważ za każdym razem robi z siebie ofiarę. Twierdzi, że ona to ma wielce źle, że żyje w piekle, gdy Chloe ma o wiele gorzej niż ona. Kate przynajmniej ma wsparcie w ojcu, ma wsparcie w swoich siostrach. Chloe nie ma żadnego wsparcia. Max jej nie wspiera, matka nią gardzi, dlatego bo Chloe jest lesbijką i również dlatego, bo Chloe nie jest grzeczną dziewczyną jak Max. A ojcem się nad nią znęca. I naprawdę, ci zjebani Vanilla i Strange są na tyle bezcelni, że będą na tyle po raz kolejny bezcelni, że będą chcieli mi wmówić, że Kate ma gorzej od Chloe? Nic z tych rzeczy. Kate jest jak najbardziej złą osobą i Max też jest zła. Kolejny punkt świadczący o tym, jak Love is Strange jest toksyczne. Przedstawienie Max, a właściwie wmawianie nam, że Max to jest rzekomo dobra osoba, mimo tego, że wcale nie jest dobrą osobą. Ale dobra, w jaki to sposób twórcy Love is Strange chcą nam wmawiać, że Max jest dobrą osobą? A w taki sposób, że Max chce się bawić w bohatereckę, która to będzie pomagać ludziom. I z tego powodu właśnie twórcy Love is Strange chcą nam wmówić, że Max to jest dobra osoba. Tym bardziej, że Max sama jest manipulantką, ponieważ niejednokrotnie zdarza jej się płakać, również zdarza jej się robić takie smutne miny, które to mają na celu nas zmanipulować, że ona to rzekomo jest taka słodka, biedna, poszkodowana. Gdy prawda jest taka, że Max to jest, uwaga, uwaga, zapamiętajcie to sobie, Max to jest perfekcyjna dziewczynka z perfekcyjnego domu, której wydaje się, że może bezcelnie oceniać każdego dookoła siebie i również, która myśli, że życie jest takie proste i że każdy powinien być taki jak ona. Właśnie takie podejście ma Max. Wiecie również, dlaczego Max szanuje Joyce? Ja wam powiem dlaczego. Ponieważ Joyce to jest kobieta, która zdecydowała się założyć rodzinę i która również zdecydowała się w taki właśnie sposób żyć. Założy ona rodzinę i będzie ją. I będzie po prostu ona rodzinna, tak? Że będzie ona głównie spędzana z rodziną. Max jest właśnie tego typu dziewczynką, która za 5 lat zajdzie w ciążę i założy rodzinę. To jest właśnie tego typu dziewczynka. I teraz tak. Dlaczego ona ma taki problem ze zrozumieniem Chloe i dlaczego nie okazuje ona Chloe zdatnej empatii? Między innymi dlatego, ponieważ Chloe jest zupełnie inna od Max. Po pierwsze, Chloe jest lesbijką, po drugie, Chloe nie chce się bawić w mamusie, Chloe nie chce zakładać rodziny i Chloe nie chce żyć w taki sposób, jak jej matka. To jest w pełni zrozumiałe, że Chloe chce innego życia. Ale do takich osób jak Max oraz Joyce to nie dociera. Max to jest tego typu dziewczynka, która empatię może okazywać tylko i wyłącznie ludziom, dziewczynom, nastolatkom, które są takie same jak ona. Czyli taka, co się mówiłam, Kate. I będzie tylko i wyłącznie szanować kobiety takie jak Joyce. Takie kobiety, które zakładają rodzinę i później bawią się w bycie rodziną, w bycie matką. Tylko i wyłącznie wobec takich osób Max ma jakikolwiek szacunek. Natomiast każdą inną nastolatką ona gardział, zwłaszcza gardzi ona dziewczęcymi nastolatkami. Chłopcy to z kolei to też tego typu dziewczyny, które z reguły będą wolały założyć rodzinę. Dziewczyny to dziewczyny są inne. Dziewczyny to dziewczyny, takie już naprawdę dziewczyny to dziewczyny, one wolałyby robić karierę jako modelka. Na przykład, dajmy na to, jako modelka, ale jako tancerka. Jako piosenkarka też, w taką właśnie stronę chciałoby iść. Nie chciałoby zachodzić w ciążę i bawić się w mamusie, to jest w pełni zrozumiałe.
Dla każdego normalnego człowieka to jest w pełni zrozumiałe, ale nie dla fanów Rob Istrec i nie dla Max. Zdaniem fanów Rob Istrec, jeśli w wieku 18 lat nie ma vibe'u dziewczynki, która to już za 5 lat zajdzie w ciążę, a właśnie taki vibe ma Max, to z automatu jesteś gorszą osobą, jesteś nastolatką gorszej kategorii i trzeba ciebie tępić. Właśnie takie nastawienie fani Rob Istrec mają wobec Chloe i wobec Rachel też. Bo Rachel to też tego typu dziewczyna, która raczej mamusią nie zostanie. Będzie wolała być modelką albo tancerką i to jest też w pełni zrozumiałe. Że będzie wolała obrać taki kierunek, taką karierę będzie wolała obrać. To jest w pełni zrozumiałe dla każdego normalnego człowieka, ale nie dla fanów Rob Istrec, którzy są toksyczni. I właściwie Rob Istrec po prostu próbuje na nas wymusić, że takie dziewczyny jak Max to dziewczyny, z których ludzie powinni brać przykład. Że my powinniśmy brać przykład z dziewczyn takich jak Max. My w sensie dziewczyny, co prawda wiem, no jest to wcale nie jestem dziewczyną, no ale wiecie jakie sprawy mają, tak czuję się dziewczyną, chciałbym nią być, no ale... Bądź co bądź, tak właśnie się sprawy mają z tym Rob Istrec. Prawda jest taka, że Max jest zaprzeczeniem dziewczyny, z której ktokolwiek normalny mógłby brać przykład. Podać wam prawdziwy przykład jakiejś postaci, z której to moglibyśmy brać przykład? Proszę bardzo. Z niej można brać przykład. Jeśli naprawdę czujecie się w obowiązku, żeby jednak z jakiejś postaci brać przykład, ponieważ ta postać jest jakąś waszą inspiracją, to jest zrozumiałe i ludzie nie powinni od razu z tego powodu twierdzić, że taka osoba ma nie po kolei w głowie, to bierzcie przykład z Bloom, a nie z Max. Błagam was. Bloom to jest dziewczyna, która naprawdę jest otwarta na innych. To jest ten typ dziewczyny, która jest otwarta na innych. Która ma zrozumienie wobec innych, która ma empatię wobec innych. Która jest ciepła również. Jest ciepła, troskliwa. Kochająca. Wyrozumiała. Również jest dziewczęca, więc zobaczcie również, jaka jest różnica między Rob Istrec a Wings. Wings w żaden sposób nie przedstawia dziewczyn negatywnie, wręcz przeciwnie. Wings również nie przedstawia chłopców negatywnie. Wings nie sędzi nienawiści wobec jakiejś grupy dziewczyn, jak to robi Rob Istrec. Wings przedstawia te dziewczyny, te nastolatki różnorodnie. Te nastolatki w Wings są faktycznie różnorodne. A nie jak w Rob Istrec, gdzie mamy głównie same chłopcy, same chłopki, same kazole dziewczyny. A dziewczyny, dziewczyny jak już są, to są one przedstawiane negatywnie, albo są one uśmiercane, jak Rachel została bezczelnie uśmiercona została Rachel właśnie. I to jest po prostu jedno wielkie chamstwo w wykonaniu twórców. Ja kiedy znalazłem taki komentarz, że myślę, że każdy to chciałby mieć przyjaciółkę jak Max. Na pierścienie Borealisu. Są tylko dwa typy ludzi, którzy mogą się przyjaźnić z Max. Osoba totalnie toksyczna i osoba, która jest totalnie zdesperowana. Chloe zalicza się do drugiej kategorii. Mimo tego, że Max daje po sobie poznać to, jak jest toksyczna. Oczywiście dla normalnych ludzi ona jest toksyczna. To Chloe i tak się ostatecznie z nią chce przyjaźnić. Dlaczego? Ponieważ Chloe potrzebuje przyjaciółki. Nieważne jakiej, po prostu jej potrzebuje. Jest tak zdesperowana, żeby mieć przyjaciółkę, że mimo wszelkich wad Max, ona się będzie z nią przyjaźnić. To jest przykre, ale również zrozumiałe. Co innego Kate, która jest totalnie toksyczną osobą, podobnie jak Max. Więc nie, fani Rob Istrec. Chloe nie jest toksyczna. Chloe to jest ten typ dziewczyny, której należy pomóc, którą należy zrozumieć, której należy wysłuchać. To jest ten typ dziewczyny właśnie. I oburza mnie to, za co niektórzy fani Rob Istrec tak nienawidzą Chloe, a z drugiej strony ci sami fani Rob Istrec pokazują empatię Ellie z Drastowa 2. No nikt jej kurwa nie wmówi, że Ellie w jakikolwiek stopniu jest lepszą osobą od Chloe. Nikt mi tego nie wmówi. Nie, nie jest ona lepsza od Chloe, wręcz przeciwnie, jest ona dużo, dużo gorsza. Od Chloe właśnie. Ellie faktycznie jest złą oraz toksyczną osobą. A nie Chloe.
Ale dlaczego co niektórzy pani na pistolet robią Eli? Ja wam powiem dlaczego. Bo Eli jest chłopcycą. Dlatego. A Chloe nie jest chłopcycą, Chloe jest pankową. Nauczycie się odróżniać pankowy od chłopcec. Chloe jest pankową, a nie chłopcycą. Pankowy malują paznokcie i lubią sobie robić makijaż. Chloe tak robi, więc Chloe jest pankową, a nie chłopcycą. Dotarło to do was? I chłopcy nie lubią sobie farbować włosów, jak to zrobiła Chloe, więc... To jest kolejny podpunkt świadczący o tym, że Chloe nie jest chłopcycą. Jak to niektórzy twierdzą. Bo też się spotkałem z takimi komentarzami, że Chloe to znikoma jest chłopcycą, ale to jest ta zgówna prawda. Chloe nie jest chłopcycą. Jak już to Max Preda jest chłopcycą, ona ma już taki vibe chłopcycy bardziej, a nie Chloe. Bo chłopcycy takie są. Albo są takie jak Cassidy, czyli bezcelne, żyją gdzieś na pustkowiu i myślą, że są lepsze od innych, są wolne, tak myślą, że są niezależne, albo też zachowują się jak Max. Choć Max to bardziej pasuje do takiej kujonki albo casual dziewczyny, ale to chłopcy też Max pasuje. Swoim zachowaniem właśnie. Ja tylko wspomnę, że fani Rob i Stres mają celność z Max zrobić tą dobrą, że rzekomo ona jest ta dobra, że rzekomo ona jest tą dobrą osobą, ale to jest gówno prawda. Max jest zła. Jest ona złą osobą. I żadna normalna osoba nie stwierdzi, że Max jest dobrą osobą. No chyba, że ktoś jest na tyle naiwny, no niestety Starc jest naiwny. Więc to jest tylko inna sprawa, ale w dalszym ciągu. Większość osób albo będzie dość naiwna, żeby uwierzyć w dobroć Max, albo przejdzie na oczy i zda sobie sprawę z tego, że Max jest zła. Mamy tutaj teraz na myśli normalne osoby, a nie toksycznych fanów Rami Strands, którzy dobrze wiedzą, jaka jest Max, ale twierdzą, że jest dobrą osobą, ponieważ ich zdaniem zachowanie Maxa jest tak naprawdę dobre. Nieokazywanie empatii każdej dziewczyny, która jest od ciebie inna, bycie bezcelną dla wszystkich, ocenianie wszystkich dookoła, matkowanie wszystkim dookoła, zdaniem fanów Love is Strange, to są dobre cechy. Bycie oportunistką, która pomaga wszystkim tylko i wyłącznie dla własnych korzyści, to też jest dobra cecha, zdanie fanów Love is Strange. Tak, Max jest oportunistką, ona nigdy czegokolwiek nie robi z dobroci serca. Nigdy. Wszystko, co ona robi, robi tylko i wyłącznie dla siebie. Pomagała Chloe oddać ręce tylko po to, żeby zyskać na tę sławę. Wiedziała, że jeśli oddajcie ręce, to staniesz sławna. Za to, że znalazła zaginioną dziewczynę. Pomagała Juliet pogodzić się z Dianą tylko po to, żeby zdobyć pendrive dla Orena. Nawet Kate po części chciała uratować tylko i wyłącznie z własnych korzyści. Żeby ludzie o niej gadali, że jest bohatereską, że jest super wspaniała. Max oczywiście to specjalnie zachowuje się skromnie, ale to jest kolejna manipulacja z jej strony. A tak naprawdę ona chce słuchać, że jest taka cudowna, wspaniała, że jest bohatereską. To są jej prawdziwe motywacje. Max nigdy czegokolwiek nie robi w pełni z dobroci serca. To jest tego typu dziewczyna, która będzie ci pomagać tylko i wyłącznie ze swoich własnych korzyści. Albo będzie tobą gardziła, jeśli ty jej się nie podobasz. Zresztą sam jej stosunek do Vortexu mówi sporo, to jest na jej temat. Ona gardzi każdą dziewczyną, która chce się bawić, która chce imprezować. I szczerze? Ja nie imprezuję, ja się boję zadawać z ludźmi, ponieważ nie chcę nawiązywać rać z ludźmi teraz, gdy jestem... No niestety jestem w skórze facta. Ale szanuję każdą dziewczynę, która lubi się bawić, która lubi imprezować. Macie do tego pełne prawo, a taka dziewczyna jak Max nie ma prawa wam matkować, nie ma prawa wam dyktować, jak powinnyście żyć. Nie ma takiego prawa. I fani Love is Strange też takiego prawa nie mają. No ale oni myślą, że mogą tak robić, ale nie, nie możecie. Jesteście po prostu do bólu bezcelni i źli. Wasza nienawiść wobec Chloe i Rachel jest patologiczna. I kolejny podpunkt. Uśmiercenie Rachel. Rachel została uśmiercona tylko dlatego, bo była typem dziewczęcej dziewczyny. Twórcy specjalnie wykreowali ją na dziewczęcą dziewczynę, żeby potem mieć jakąś chorą satysfakcję z tego, że ją uśmiercili. Dlaczego? Ponieważ twórcy tej zjebanej gry nienawidzą dziewczęcych dziewczyn. Nienawidzą dziewczęcych nastolatek.
Dlatego właśnie Rachel została uśmiercona. Jakim prawem jest opcja, żeby uśmiercić Chloe, a nie ma opcji, żeby uśmiercić Max? Jakim prawem Max nigdy nie ginie, niezależnie od tego, co zrobimy? Ponieważ twórcy tej gry nienawidzą tych dziewczyn. Max atakuje te dziewczyny. Jest wobec nich wredna. Kolejna kwestia, która sprawia, że jest zła. Manipuluje ona Taylor oraz Courtney, żeby dostać do Vortexu. A gdy ich nie ma wokół, to wtedy ona głośno mówi o tym, jak nimi gardzi. Jak gardzi Vortexem. Ale Cetero i Courtney udaje miłą, udaje ofiarę. Że w żadnym stopniu nie chce z nimi mieć konfliktu. To jest kolejna manipulacja z jej strony. I kolejny podpunkt również świadczy o tym, jak ona jest zła. Wiecie, co by się stało, gdyby Max spotkała Chloe? Somi, gdyby spotkała Max? Somi z całej paka, wiecie, co by się stało? Max wobec Somi nie miałaby żadnej empatii, żadnego zrozumienia, zamiast tego gardziła by nią. Tak samo jak przez połowę gry gardziła Chloe, gardziła jej zachowaniem. Nie byłaby w stanie w jakimkolwiek stopniu jej zrozumieć. Bo jest ona smatą pozbawioną empatii wobec osób, które są inne od niej. Z Katrą byłoby to samo. Zero empatii, zero zrozumienia, zero wsparcia. Adora nie poddała Katry. Zamiast tego postanowiła ją uratować z rąk Horde Prime. Co zrobiłaby Max, gdyby była na miejscu Adory? Pozwoliłaby Horde Prime zabić Katrę. Dokładnie to zrobiłaby Max. I swoją drogą, ten fanart jest zajebisty. To tutaj. Bardzo mi się ten fanart podobał. Sobie go dodam do moich obrazów, proszę bardzo. Muszę to mieć jak najbardziej. Zajebisty fanart. Z Katrą. Myślicie, że Max okazałaby jakąkolwiek empatię wobec Wisp? Z Monster High znacie ze sceny? Oczywiście, że nie. Teraz by ją gardziła. Nie obchodziłoby jej to, że Wisp po prostu chciała być wolna, że chciała normalnie żyć, funkcjonować. Nie obchodziłoby jej to. Zamiast tego gardziłaby nią, bo to jest tego typu dziewczyna właśnie. Właściwie to niedaleko pada Kod Japonii. Dzieci jakoś bardzo się od Max nie różni. Kiedy zrobię rory wideo na temat dzieci, bo to ona naprawdę jest zła. W Monster High, a nie Wisp właśnie. To Gigi jest prawdziwą antagonistką w Monster Kite Snatch Asyceń. Jakie by tutaj mogła psychady podać? Nawet wobec takiej Kiyomi Max nie miałaby żadnego zrozumienia. Gdyby to ją Kiyomi straszyła? To Max wtedy stwierdziłaby, jesteś okropna, jesteś najgorsza, nienawidzę cię. Właśnie w taki sposób Max by do niej podesła. Miałaby w dupie to, co Kiyomi się kierowała, jakie by jej motywacje, nie obchodziłoby jej to. Zero zrozumienia. Nie okazałaby jej żadnego zrozumienia. A jeśli również Max nie okazywałaby żadnego zrozumienia. Hej! Jesteś sterownicą lodu, która chce ratować swoją siostrę, która to została przeklęta i zamieniona w lisa? Nie obchodzi mnie to! Jesteś zła do spiku gości, zabiję cię! Właśnie takie nastawienie Max miałaby do Icy. Wobec lewa takie samo nastawienie. Nie wybaczyłabym mu. Zamiast tego teraz by nim gardziła. I na poważnie, fani Rob i Strec mają celność twierdzić, że Max jest dobrą osobą? Max nie ma nic wspólnego z byciem dobrą osobą. Max jest zaprzeczeniem dobra, ona jest zła. Kolejny podpunkt, tym razem skupiający się na serii Love is Strange.
sadzenie szkodliwych stereotypów o lesbijkach. Fakt faktem, że Chloe nie jest kupty są, a jest lesbijką, ale Alex oraz Steph są chłopcycami, a są lesbijkami. A co Alex to sobie może być biseksualna, ale Steph jest lesbijką i to jest chłopcycą. Więc pytam się, co to jest, jak nie sadzenie szkodliwych stereotypów o lesbijkach? Pozwólcie, że wam teraz przedstawię lesbiki z gier i lesbiki z bajek. Porównajmy to do siebie. Proszę bardzo. Steph jest chłopcycą. Nie ma ona żadnej dziewczęcej strony. Jest to chłopcyca. Stereotypowa chłopcyca. Zachowuje się jak taka stereotypowa lesbika. Ale to jest tym bardziej agresywna, wulgarna, bezcelna. Właśnie w taki sposób Naughty Dog przedstawiają lesbiki. I chłopcy tak najbardziej. Co my tam jeszcze mamy? Ale jak mogłabym zapomnieć? Więc co powiem, do momentu, aż nie dowiedziałem się o tym, że Aloy jest lesbiką, to miałam na nią sobie wywalone. Nie wypowiadałem się na ten temat, ale teraz spokojnie mogę powiedzieć, że to jest jedna z najgorszych postaci damskich. Kolejna lesbijka przedstawiona jako chłopcyca. Kurwa, chłopcyca. Po raz kolejny. Jak już mówiłam, to jest szkodliwe sadzenie stereotypów o lesbijkach. Zgadza to chłopcyca. Jak mogłabym zapomnieć jeszcze o niej? Chłopcyca. Wulgarna, agresywna, jeszcze w dodatku czarnoskóra, żeby każdy, kto jej nie lubi, był oskarżony o bycie rasistą. No bo wiadomo, jak nie lubimy Zaimi, to z automatu jesteśmy rasistami. No bo nikomu nie przejdzie do głowy, że nie lubimy Zaimi za względ na jej charakter, a nie za względ na to, że jest czarnoskóra. Z kolei, proszę bardzo, mamy Kate 2.0. Bo inaczej nazwać nie mogę. To jest lesbijka, to jest szkodliwe sadzenie stereotypów. Że lesbijki są albo takie jak Max, albo są takie jak Steph, albo takie jak A. No to jest po prostu nic innego jak sadzenie stereotypów. Szkodliwe sadzenie stereotypów. A teraz porównajmy sobie te lesbijki do lesbijek z bajek. Proszę bardzo, na wstępie lesbijka, o której dopiero co się dowiedziałam. Kiyomi. Jest dziewczęca? Jest. Jest dziewczęca. Obejrzycie sobie może trochę składów, to będziecie wiedzieć, że jest dziewczęta faktycznie. Zachowuje się dziewczęco. Jest ona miła, jest ona sympatyczna. Jest to naprawdę bardzo fajna i przyjemna postać. Potem, gdy dowiedziałem się o tym, że jest lesbijką, lubię ją jeszcze bardziej niż do tej pory ją lubiłam. Naprawdę, Kiyomi jest fajna. Już pomijając to, że jest duchem bez twarzy, to jest ona naprawdę fajna. Lesbijka, która nie jest w żaden sposób chłopcycą. W żaden stopniu nie jest ona chłopcycą. Proszę bardzo, jak chce się, to można przedstawić lesbijki jako nie chłopcyce. Kolejny cudowny przykład z Monster High, Claudine. Ona jest zajebista. Spokojnie moja ulubiona postać z Monster High. Uwielbiam ją. Jak się dowiedziałem o tym, że jest lesbijką, to jeszcze bardziej ją pokochałam. Claudine jest po prostu the best. Uwielbiam Claudine. Ona jest zaprzeczeniem bycia chłopcycą, ta Claudine właśnie. I to jest w niej zajebiste. Ona nie jest w żaden stopniu chłopcycą. Ona jest dziewczęca. Kocha sukienki, kocha ładnie wyglądać, lubi modę. I to mi się w niej podoba. Darling. Też. Ma swoje męskie zainteresowania, ale również jest dziewczęca. Lubi dbać o swój wygląd, lubi ładnie wyglądać. Jest ona też lesbijką. Proszę bardzo, już 3 przykłady takich lesbijek wam podałam, a to dopiero początek. Lecimy dalej. Postgres również są lesbijkami. Co prawda nie ma ostatecznego potwierdzenia, ale ta scena myślę, że mówi nam dosyć wyraźnie o tym, że one są lesbijkami. Ja tak osobiście uważam. Nie znalazłam nigdzie potwierdzenia o tym, że one są lesbijkami, ale biorąc pod uwagę to, jak są blisko siebie, to ja serio stwierdzam, że one są lesbijkami. I obydwie są dziewczęce. Właściwie to wspominaj mi o Naskrax z Cyberpunka. Lecimy dalej, co my tam jeszcze mamy? Niech pomyślę.
Kary to co prawda jest koptycą, ale ma ona między innymi długie włosy, więc ta kopta jest dokładnie koptycą, to nie jest. Na pewno jest bardziej dziewczęca niż te wszystkie Ellie, Aloy i te inne stepy z Lucky Strange. I jest naprawdę przyjemną, fajną postacią. A to jest lesbijka. Lecimy dalej. Co my tam jeszcze mamy? Jak mogłabym zapomnieć? Spiridella również nie z koptycą. Nedosa bardziej z koptycą, ale spoko. No i Adora z Katra. Fakt faktem, są one chłopcami, ale ich bycie chłopcami ma sens ze względu na to, w jakich warunkach się wychowały. To po pierwsze. Po drugie, to są chłopcy, fakt faktem, ale patrzcie, wymieniłam wam Kiyomi, wymieniłam wam Claudine, wymieniłam wam Darling, wymieniłam wam Postgres. Lesbijki w bajkach są różnorodne. I nawet Adora, jak coś mówiłam, z czasem staje się bardziej dziewczęca. Może nie jakoś bardzo, ale trochę dziewczęta się staje na przestrzeni kolejnych odcinków. I to jest masakracja w porównaniu do Love is Strange. Love is Strange miało rzekomo poruszać problemy nastolatek, Monsterka i Everettka, a już to bardziej Shira robi to o wiele lepiej niż to durne Love is Strange. Wings też lepiej porusza problemy nastolatek niż Love is Strange. Bo Wings nie zrobiło ze Stelly negatywnej postaci, która to jest rzekomo zła i niedobra, bo ma problem z tym, że jej rodzice się kłócą. I że ona cierpi. Wings tak nie zrobiło. Stella miała lekcję i z tej lekcji nauczyła. A nie jak Love is Strange, gdzie próbują nam wmówić, że dziewczyna, która jest ofiarą znęcania ze strony swojego ojca i też psychicznego znęcania ze strony swojej matki, że ona jest rzekomo zła. Na koniec, tak próbowali nam wmówić właśnie. Twórcy Love is Strange, a fani Love is Strange to nam wmawiali od samego początku. Gdy właśnie ta gra powstała. O co to świadczy? To mówi samo przez się. Bajki, lesbijki traktują o wiele lepiej. Twórcy bajek mają o wiele lepsze podejście wobec lesbijek niż kiedykolwiek to podejście lepsze miało gry. Jedynie Chloe jest jedyną fajną lesbijką, no i jest ta Judy z Sorepak, ale poza tym to jest dramat. Ręce nie biorę pod uwagę, bo jak nie patrzę, ona jest biseksualna, ale Chloe i Judy to są jedyne spoko lesbijki z gier. Każda inna lesbijka z gier jest beznadziejna, jest stereotypowa i jest irytującą postacią. Dalej ktokolwiek będzie myślał po tym filmie, że Love is Strange jest dobrą grą? Nie, Love is Strange jest grą toksyczną. Bajki jak Monster High, Everett High przedstawiają poszczególne problemy nastolatek lepiej. Również te bajki mają o wiele lepsze damskie postacie, o wiele lepiej te bajki przedstawiają nastolatki. Love is Strange przedstawia nastolatki w najgorszy możliwy sposób. I myślę, że w tym momencie możemy skończyć ten odcinek. To będzie na tyle. Napiszcie sami, co sądzicie o tym wszystkim. Ja kończę. No i widzimy się w moich kolejnych filmach. Bywajcie.